Hej wszystkim, z tej strony Jaju i dzisiaj jak co jakiś czas zobaczymy, co przyniosła najnowsza Odwilż oraz jakie sekrety mapy przed nami ukrywała. Więc okej, wczoraj 18 lipca opuścił się po raz kolejny to poziom wody i jak cyklicznie co jakiś czas przyglądamy się dokładniej każdej zmianie, która akurat powstała i może zacznijmy od tych malusieńkich wysepek, które to jak możecie zauważyć coraz to mocniej się już powoli wynurzają, ale jeżeli się przyjrzymy tutaj obok, to zauważymy, że Regin, czyli jedna z bardziej obleganych i jedna z bardziej lubionych miejscówek w całym sezonie drugim, jak i trzecim, powoli się wynurza i to oznacza to tylko tyle, że najprawdopodobniej już w aktualizacji 13.30 ta miejscówka będzie nadawała się w pełni do użytku, ponieważ jak możecie zauważyć, już tutaj większość filarów jest wychylona, już tutaj praktycznie czeka to tylko, aby się już delikatnie wynurzyło, ponieważ już tutaj widzimy pierwsze fundamenty, więc pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać. Jeżeli przelecimy się dalej, to zauważymy, że Wyspa Korali również powoli się wynurza na sam szczyt. Już tutaj widzimy, że elementy tej pierwotnej wioski zostały już całkowicie dodane i pozostaje nam tylko czekać, jak to dalej będzie się zmieniać. Jak dobrze widzimy, mamy tutaj chociażby tą taką siedzibę władcy tych wszystkich korali i wcześniej jak to było wszyściutko pod wodą, tak teraz już wszystko mamy wynurzone, co oznacza, że już również najprawdopodobniej w aktualizacji 13.30 lub kilka dni po niej otrzymamy całkowicie wynurzoną tę właśnie miejscówkę. Nie musimy zmierzać dalej, bo już widzimy, że kolejna miejscówka zwana Potnymi Piaskami, ja chyba gdzieś właśnie w tej minucie w ogóle gry tutaj walczymy, o, już tutaj chyba widzę moje jakieś pierwsze budowle, widzimy, że powoli się już tutaj wszystko wynurza, widzimy niektóre lądy, jak na przykład to, które właśnie się pojawiło 18 lipca, ale tutaj także widzimy, że właśnie w tej właśnie części znacznie więcej się pojawiło. O Jezu, ja tutaj chyba ze skinem Jezusa Chrystusa coś tutaj walczę, coś tutaj przyspieszone dość mocno to wszystko jest. Jak widzicie, już tutaj wszystko Ściusieńko jest tak naprawdę gotowe do użycia i ta miejscówka również powróci do normalności, jednakże według mnie wraz z dniem 18 lipca do gry weszła najważniejsza zmiana, jeżeli chodzi o dotychczasowe zmiany, a przynajmniej ważniejszej nie ma i nie musimy daleko po nią iść, bo znajduje się ona właśnie tutaj i jest nią oczywiście przyjemny park, jak możecie zauważyć względem poprzedniej zmiany na mapie, która tutaj oczywiście dotyczyła tutaj odchylenia tej wody, to już tutaj nie mamy praktycznie żadnej kałuży. Jeszcze wcześniej boisko było zalane i tym podobne siedziby, a teraz calusieńki, przyjemny park, właśnie były takie tego typu mini sadzawki, a aktualnie przyjemny park jest już w całości gotowy tak jakby do funkcjonowania, także dość fajna rzecz, ale jeżeli się zauważycie, to mamy tutaj taki delikatny błąd, jeżeli cofamy się na powtórkach i możecie zauważyć stan przyjemnego parku tak naprawdę sprzed kilkunastu dni. Oczywiście mamy tutaj jeszcze jakieś błędy, że nam całkowicie domy wywala, jak możemy zauważyć, bardzo ciekawą rzecz, pod każdym z tych domów jest również woda, co tylko nam pokazuje, że dzięki czemu mogą w ogóle być wprowadzane te wszystkie aktualizacje tak bardzo szybko, bo jak możecie zauważyć, tak naprawdę nie zmienia się struktura mapy, a jedynie są dodawane nowe budowle napisane w plikach. Wy natomiast możecie pamiętać, aby wpisać kod JAJUTY w Fortnite sklepie, jeżeli doceniacie moją pracę. Mam nadzieję, że pochwalicie się zakupami, jak choćby widoczni gracze, a naprawdę było was tym razem bardzo, ale to bardzo dużo, także dzięki wszystkim, którzy użyli mojego kodu, a teraz pora na przybyszową zagadkę. No hej, hej, ja dzisiaj tak szybko, bo zaraz zamkną mi wejście do punktu zerowego. Nie tracą czasu, odpowiedzcie mi na moją zagadkę. Jak nazywa się skórka określana na polskiej scenie mianem nieudacznika? A. Ragnarok, B. Omega, C. Drift. Odpowiedź znajdziecie na Instagramie, do którego link macie w opisie. Możemy również zauważyć, że słone strzechy również zostały całkowicie tutaj odsłonięte. Jeżeli się przyjrzymy, to nie zmieniło się de facto nic. Niektórzy mówią, że ta miejscówka powróciła tak jakby do tego stanu z poprzednich sezonów, czyli na przykład do sezonu
5, 6 rozdziału 1, ale ja się z tym zdecydowanie nie zgodzę, bo jak możecie zauważyć, mamy tutaj pełno takich dziur na mapie, które są oczywiście elementami podwodzi, ale chociażby w naszym niebieskim domku niestety nie mamy tutaj dziury z bazą superbohaterów, no ale jest to oczywiście wiadome, jesteśmy w zupełnie najprawdopodobniej innej rzeczywistości, jeżeli chodzi o aktualnego Fortnite'a, a więc nie ma się co tutaj dziwić, że nie będziemy mieli chociażby elementów Omegi i tym podobnych rzeczy. Lecąc delikatniej dalej, zauważymy Akry Anarchii, które to również, ale to również zostały już całkowicie pozbawione wody. Wcześniej mieliśmy już jeszcze tylko taką jedną wielką kałużę oraz te oto jeziorko, które no tej miejscówce towarzyszy od zawsze, ale oprócz tego mieliśmy chociażby ten budynek, który był całkowicie zalany pod wodą, no i aktualnie widzicie, jest on już idealnie wynurzony, tutaj niestety na trybie obserwatora nie wszystko się wgrywa, ale jeżeli pamiętacie, to mieliśmy chociażby w tym miejscu budynek NSI, który był dokładnie nad tym mostem. Teraz właśnie widzicie, jak to wcześniej wyglądało. No i jeżeli teraz możecie zauważyć, to niestety, ale niestety to wszystko zniknęło. Spekulowaliśmy, że właśnie ten budynek się zarwie i tak jakby opadnie na ten most, jednocześnie go całkowicie niszcząc, jednakże no niestety gdzieś ten budynek nam się zawieruszył i go aktualnie nie ma. Może został rozebrany na małe części, ale nie wiadomo. Nie wiadomo, jak to naprawdę będzie w przyszłości wyglądać i co to może w ogóle zwiastować, że ów budynek aktualnie sobie zniknął. Jest to najprawdopodobniej powiązane z tym, że mieliśmy tam chociażby fotel Midasa, który był taki naprawdę z jego biura i aktualnie wraz z tym, jak ten budynek zniknął, no to oczywiście ta pamiątka po Złotym Władcy również zniknęła. I nie wiem, czy pamiętacie z poprzednich odcinków, ale Midas został ponownie najprawdopodobniej odnaleziony na mapie, co może tylko oznaczać, że coś tutaj chyba nie gra. Wyrzucając jego fotel, tak naprawdę Mrok pokazał, że nie za bardzo mu zależy na tym agencie, tym bardziej, że ten fotel w ogóle był nieuszkodzony, więc najzwyczajniej się go pozbyli i może to również oznaczać tyle, że Midas powoli gdzieś tam się przegrupowuje, może gdzieś zbiera siłę, ale jeżeli pójdziemy dalej, to zauważymy, że władza również, ale to również się zmieniła. Tutaj sobie na chwilę odwieźmy, aby to się nam wszystko wczytało. Jeżeli zauważymy, to teraz aktualnie na władzy pojawiła się masa zieleni. Widzicie, mamy pełno tutaj drzewek, których jeszcze wcześniej nie było w ogóle. Spójrzcie tylko na to. Dzisiaj sobie tak jeździłem i zauważyłem, że tutaj jest tak mega cienkie. Według mnie Epic Games powinno to poprawić, ponieważ tędy naprawdę się ciężko tak dynamicznie i łatwo przedrzeć łódką, tak dosyć dziwnie zostało to zrobione, ale to nieważne. Najważniejszą zdecydowanie zmianą jest otworzenie tych właśnie włazów. Niby, co to w ogóle za zmiana, jaju? Czemu to w ogóle jest takie ważne? Ano dlatego, ponieważ aktualnie chyba mamy 19 lipca, a już 21 wejdą do gry samochody, co oznacza tyle, że jest to po prostu taki wlot na samochody, żeby te nowe pojazdy mogły się w ogóle dostać tutaj do władzy i najprawdopodobniej, sądząc po tych tutaj, widzicie, robotach, to będzie coś na zasadzie drogi. Czyli tutaj zostanie taki wybudowany pomost, droga, coś w ten deseń. Być może istnieje także teoria, że właśnie sam Midas tutaj otworzył sobie wejście. No i aktualnie w aktualizacji 13.30 zobaczymy nowości fabularne, które jako tako nam tutaj wszystko rozjaśnią, jak tu będzie kreowała się przyszłość, bo kto wie, może Midas przejrzał na oczy i chce jednak zawładnąć wszystkim sam, a nie się czymkolwiek, z kimkolwiek dzielić. Więc dalej zauważymy, że najważniejsza tak naprawdę placówka agenta chaosu również powróciła do Fortnite'a i widzimy, że kurzące kominy już całkowicie nadają się do zlutowanka. Widzimy, nie mamy tu większych zmian, aż dziwne, że woda tutaj nie została nigdzie, ale to nigdzie skażona. Mamy tutaj tylko jakieś tutaj pojedyncze zmiany, jak na przykład te oto kajaczki, ale tak poza tym to naprawdę aż mnie to dziwi, że twórcy nie wykorzystali potencjału fabularnego tej miejscówki, no i w ogóle tak naprawdę jej nie tknęli. Jak widzimy, wszystko jest sobie w naturalnym porządku, nic tak naprawdę, ale tak naprawdę nic a nic się z nią nie dzieje, także niestety jestem zmartwiony tym, że twórcy na przykład nie dodali tutaj, nie wiem, zmutowanych rekinów i tym podobnych rzeczy. No halo, mamy tutaj paliwo największego zła, jakie kiedykolwiek istniało w tym uniwersum, także no dość dziwne zmiana, ale przejdźmy dalej.
Jak zauważycie, płacząca puszcza również tutaj powolusieńku powraca do życia. Mamy coraz tutaj więcej drzewek, wszystko jest tutaj tak naprawdę zalesione, zazielenione. Jeżeli możemy zauważyć, to już tutaj cały brzeg się odsłonił i możemy lutować już nasze pierwsze domki. Jak widzimy, mamy tutaj pełno kamperów, tutaj także respią się skrzynki drugiego etapu, także naprawdę warto odwiedzać tę miejscówkę. Jednakże tutaj wiem również, że się skrywa przed nami jeden bardzo ważny i bardzo ciekawy sekret, jednakże w której partii on tych domków był, to nie wiem, już tutaj lecimy zobaczyć, ale wydaje mi się, że w tym, ponieważ jest to ciągle coś zatopionego, także wejdźmy sobie tutaj i wiem, że da się jakoś niżej tutaj zejść, także dajcie mi chwilę. Dobrze, okazało się, że pomyliłem domki, bo cały czas chodzi o taki jeden delikatnie mniejszy i chodzi właśnie o ten. Jeżeli tutaj zauważymy, to mamy tu oczywiście dobrze nam znaną piwnicę. O ile oglądaliście mnie w sezonie 12, jeżeli wejdziemy tutaj niżej, to zauważymy, że pewnym miśką oraz gnomą, które toczyły ze sobą wojnę przez naprawdę długi okres czasu, nie przeszkadza w ogóle, że tutaj wszystko się zatopiło. Dalej świętują, jak zauważymy, to dalej świętują swoje wielkie zwycięstwo. W ogóle, że ten misiek chyba aktualnie jest w dwóch miejscach na mapie, chociaż nie jestem do końca pewien. I widzimy, mamy tutaj inbę pełną krasą. Także ja was zostawiam z pozostałymi takimi tycimi zmianami, którym naprawdę nie warto się przyglądać. Ale jeżeli kogoś to ciekawi, to zachęcam do zostania do samego końca. Pamiętajcie o subie czy o łapce w górze, a także pamiętajcie o kodzie JAJUTY w Fortnite sklepie, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał. Także ja dziękuję wam za oglądanie, życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!